zgodne zdanie mieszkańców i tych starszych, i tych młodszych, no nic nie przynosi efektu. Mówi Anna Gulczyńska, mieszkanka Górczyna, która od miesięcy walczy o zachowanie zieleni w tej części miasta. Tymczasem miejscy urzędnicy pochwalili się projektem zagospodarowania terenu na Górczynie. Ma się tam pojawić nowy park. 11 hektarów terenu zieleni, które no nie znajdują się na terenach miejskich. Dlatego miasto najpierw będzie musiało wykupić tereny pod park. Szacuje się, że koszt wykupu i realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie około 21 milionów złotych. Co do kwestii, czy tam będzie mała siłownia pod chmurką, czy to będzie plac zabaw, czy jakieś otwarte boisko, czy to będzie bardziej zieleń taka naturalna, to już na tym etapie my nie przesądzamy. To już będzie projekt realizacyjny tego planu. Plan zagospodarowania terenu poza samym parkiem zawiera również projekty nowych dróg, jak chociażby Nowej Opolskiej czy Nowej Głogowskiej. Jedna z nich jednak, zdaniem mieszkańców, ma kolidować z zielenią. Przez środek tej zieleni, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy, czyli tutaj, planuje nam się drogę do 60 km na godzinę z rondem. Zdaniem miejskich urzędników nowy układ dróg ma uporządkować ruch w tej części miasta. Układ jest elementem podstawowego układu transportowego zdefiniowanego w dokumentach koncepcyjnych miasta już od kilkudziesięciu lat. On będzie porządkował ruch w tej części dzielnicy, wyprowadzał ten ruch tranzytowy poza dzielnicę jako taką. Bo nie oszukujmy się, ruch tranzytowy zawsze w mieście będzie istniał. Z takim pomysłem na układ dróg nie zgadza się radny Tomasz Stachowiak, jeden z pomysłodawców powstania parku na Górczynie. Droga w tym miejscu do 60 na godzinę jest po prostu niepotrzebna. Wolałbym, aby przeprojektować tak drogi w tym miejscu, aby zrobić to w innym miejscu. A wiem, że pomysł społeczny jest nawet taki, że te koszty mogą się obniżyć. Tutaj mamy zasypywanie tych terenów podmokłych. O które mieszkańcy Górczyna walczą od jakiegoś czasu, bo ich zdaniem tych terenów nie powinno się zabudowywać. Mamy oświadczenie profesorów Choińskiego i Lamentowicza, którzy nadal podtrzymują swoją opinię, że to są torfowiska, których nie należy zabudowywać. Także ja nie rozumiem, z czego wynika upór pracowników MPU. Naprawdę nie rozumiem tego. Miasto odpowiada. W jak największym stopniu, szczególnie w tej części południowej, przy nasypie kolejowym, staraliśmy się ochronić te tereny, wyłączyć je z zabudowy i tak jest w planie. Natomiast są jeszcze tam takie tereny, które no, mieszkańcy zwracają uwagę, że są jakieś trzcinowiska na przykład, czy my wiemy, gdzie są te tereny. Uwagi do planu można składać do 17 lutego. Kolejnym etapem będzie rozstrzygnięcie złożonych pism i uchwalenie planu przez Radę Miasta Poznania. Damian Wełna, Puls Dnia.